Witajcie w Holokronie. W poprzednim odcinku poznaliśmy filozofię rycerzy Jedi. Dziś czas poznać, czym kierowali się ich antagoniści w postaci Sithów. Dla niektórych użytkowników mocy kroczenie jasną stroną nie dawało odpowiedniej satysfakcji. Ograniczało ich, nie pozwalało osiągnąć pełni rozwoju. W końcu dlaczego ktoś obdarzony potęgą miałby z niej nie korzystać w pełni i sam narzucać na siebie ograniczenia? Takie myślenie w prosty sposób prowadziło do korzystania z emocji, które są zarezerwowane jedynie dla ciemnej strony mocy. Strach, agresja, nienawiść, złość, pycha, zawiść, zazdrość. Wszystko to elementy, które dają Sithom energię. Ale najważniejsza emocja stoi ponad nimi wszystkimi i jest nadrzędnym celem. Jest nią chęć posiadania jak największej władzy. Sithowie przechodzili przez najróżniejsze okresy ideologiczne czy polityczne na przestrzeni wieków i choć model sprawowania władzy czy samego ugrupowania ulegał zmianie, zawsze starali się dążyć do przejęcia kontroli nad innymi. W końcu kilka prób przejęcia absolutnej władzy w galaktyce są tu wystarczającym dowodem. Tak jak w przypadku rycerzy Jedi, kierowali się oni swoistym kodeksem, który warto przeanalizować w celu poznania wartości, jakimi kierowali się Sithowie. Kodeks przedstawiam wam w wersji przetłumaczonej oraz w oryginalnym języku sithańskim. Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja. Dzięki pasji osiągam siłę, dzięki sile osiągam potęgę, dzięki potędze osiągam zwycięstwo, dzięki zwycięstwu zrywam łańcuchy, moc mnie wyzwoli. Mamy to więc niejako odwrotność czy wypaczenie kodeksu Jedi, ale mimo tych antagonizmów, kodeks ten nie jest jedynie demonicznym lustrzanym odbiciem ideałów, które przyświecały zakonowi. Pierwsza linijka mówi o tym, że uczucie spokoju jest złudne, bowiem jedyne co się liczy w życiu to oddanie się jakiegoś rodzaju pasji. Stagnacja i wieczny spokój to zaprzeczenie rozwoju. Dalej następuje rozwinięcie i stopniowanie oświecenia na ścieżce ciemnej strony mocy. Poprzez pasję człowiek zdobywa siłę nie tylko fizyczną, ale i metaforyczną. Pasja daje mu cel w życiu, napędza go. Dzięki sile natomiast osiągamy potęgę i znowu dosłowną, jak na przykład podczas wygranego pojedynku, i metaforyczną w postaci wpływów ekonomicznych, politycznych czy społecznych. Dzięki sile rośnie nasza potęga, a ta prowadzi nas do zwycięstwa. Jednak tutaj nie następuje koniec naszej ścieżki, bo zwycięstwo nie jest celem samym w sobie, a jedynie katalizatorem wszystkich poprzednich stopni, by w końcowym efekcie zerwać przysłowiowe łańcuchy. Można je interpretować na każdy możliwy sposób, ale najprostszy mówi o tym, że zrzucenie łańcuchów to uzyskanie totalnej, niepodważalnej wolności i wyzbycie się jakiejkolwiek odgórnej kontroli. Na koniec następuje podsumowanie w postaci wyzwolenia dzięki mocy, choć to akurat najczęściej kończyło się dla Sithów śmiercią i to rzadko przyjemną. Jeżeli chcecie poznać dodatkową interpretację każdego z wersów, odsyłam was do nauk mistrzyni imieniem Yutura Ban, którą mogliście pierwszy raz poznać w grze Knights of the Old Republic, oraz do słów samego Cordisa, którego zabił Darth Bane. Jak to bywa w literaturze, sztuce czy po prostu w życiu, zło pomimo swojej przysłowiowej banalności jest o wiele bardziej skomplikowane i złożone niż ścieżka ludzi kierujących się porządkiem i harmonią. Z tego też powodu o filozofii Sithów napisano znacznie więcej tekstów niż o ścieżce Jedi. Nie czuję się tutaj autorytetem, by dokładnie wykładać wam nauki pradawnych lordów, dlatego odsyłam was do największej skarbnicy wiedzy w tym temacie, czyli na stronę Bractwa Sith. Link znajdziecie w opisie. Bractwo to prawdziwa kopalnia informacji dotyczących wszystkiego, co związanego z Sithami. Ja dziękuję za oglądanie, dajcie łapkę w górę, jeżeli podoba wam się wizja przejęcia władzy nad galaktyką, zostawcie suba, aby obejrzeć więcej i niech potęga ciemnej strony zawsze będzie z wami.